Cześć, jestem Radosław, jestem typem macho i dzisiaj chciałem się raz na zawsze rozprawić z tymi stereotypowymi opiniami na temat takich osób jak ja. Że niby typ macho to tylko kobiety ma w głowie, tak? Większej bzdury to ja w życiu nie słyszałem. Ja mam, proszę Państwa, w głowie dużo więcej, no. Takie kupony na przykład. O, kupony też mam w głowie. I to jakie kupony? A jednym z nich to się nawet z Państwem dzisiaj podzielę. A ten dzisiejszy to nie będzie zwykły kupon, bo to będzie trzeci wygrany kupon z rzędu. Ci, co stawiali dwa poprzednie, dobrze wiedzą. Ci, co postawili dwa domy na przykład, to mają już cztery. A my dzisiaj zrobimy taki myk, że z tych czterech domów to zrobimy chyba 12. No jest to prawda jakieś niewielkie zagrożenie, że jak kupon nie wejdzie, no to zostaniemy bez żadnego domu. Ale to co najwyżej zostaniemy podróżnikami. No podróżnik przecie domu mieć nie musi. A najpierw postawimy sobie coś na euro, bo to temat klikalny, a jak wiadomo, no typ macho to musi się dobrze klikać. Czy znacie jakiegoś macho, który nie lubi się dobrze klikać? Ja tam dobrze klikać się lubię, tak więc dzisiaj na początek będzie mecz euro. Co my tam mamy? No są już kursy na ćwierćfinały, a ćwierćfinały to jak wiadomo są dla ćwierć inteligentów. A niedawno jedna psiapsi powiedziała mi, że ty to chyba jesteś ćwierćinteligentem. No i akurat jej wierzę. Skoro tak powiedziała, to widocznie tak. Jestem, ćwierćfinały obstawiam. Co tam jest? Belgia kontra Włochy. No to pyk, awans Włochów. A Włosi w ogóle to zdaje się robią furorę na tym euro? A Włoszki jaką robią furorę? Tak, jedna taka dziennikarka sportowa włoska robi prawdziwą furorę. Nazywa się Paola Ferrari. Ach, jak się pięknie nazywa, a jak wygląda? Już została okrzyknięta mianem włoskiej Sharon Stone. Podobna? No gdzie tam podobna? No tu o inne podobieństwo chodziło, bo się okazało, że Paola prowadziła studio meczowe. No, tak jak Sharon Stone. Znaczy ona nie prowadziła studio meczowego, ale bez majtek prowadziła to studio, no. Ja teraz za pomocą dwóch palców pokażę Państwu, jak w ogóle się okazało, że ona bez tych majtek jest. A no tak sobie siedziała, no właśnie jak Sharon Stone i sobie tak tymi kopytkami wierzgała. No chyba jak Sharon Stone w jakimś tam filmie. Nie wiem, czy to dobrze widać, nieważne, w każdym razie są dobra, to może tak. Tak se coś tam kopytka przekładała. O, tak, nie wiem. W każdym razie było widać. Podobno. Tak więc my mieliśmy ostatnio naszą Natsu, która pokazała piździacu, a Włosi mają Paolę, która pokazała światu Lolę. A teraz będzie o dziennikarzu sportowym z Gany, który komentował mecz i chyba akurat w majtkach komentował, ale robił to chyba średnio, przynajmniej zdaniem kibiców jednej z drużyn. To był mecz Ligi Ganińskiej. No i podobno komentował ten mecz strasznie stronniczo. Tak stwierdzili kibice chyba zespołu Asante. I co zrobili? No i wzięli go i wynieśli poza stadion. No, bardzo oryginalna metoda. O czymś takim jeszcze nie słyszałem, że jak się komuś nie podoba komentarz, to komentator jest wynoszony poza obiekt. A ja teraz szybciutko, zanim jacyś kibice reprezentacji Czech tutaj wpadną i mnie wyniosą z tego studia, to ja postawię na to, że Czechy przegrają. A czy, że nie awansują, a grają z Danią. Dania, tak, dokopię Czechom. Dania w następnej rundzie. No to pyk. I drugi meczyk na kuponie już mamy. Była dość kontrowersyjna metoda radzenia sobie z nie najlepszym komentarzem, no to teraz całkowicie chyba nowa metoda też spożywania piwa na meczach. Tak, ten pan nalał sobie piwska do buta, a potem to wyżłopał z tego buta. To działo się w Ameryce na meczu bejsbola. No, ja bejsbola może typował nie będę, ale wytypuję spotkanie z ligi piłkarskiej, na której znam się mniej więcej tak jak na tym bejsbolu. To będzie druga liga japońska. Znalazłem bardzo dobry meczycho, aż muszę tam zerknąć. Dokładnie jak się drużyny nazywają, JEF United Ihahara Hiba kontra Tcheska Skupatsu Gumna. No i moim zdaniem ta Hiba to chyba nie powinna przegrać. Tak więc stawiam na gospodarzy 1x. Tak więc podsumowując, awans Włochów, awans Danii i 1x w meczu drugiej ligi japońskiej. Ta, będzie ta liga japońska. Co mi tam? Zaufam starej bukmacherskiej zasadzie, że z meczami drugiej ligi japońskiej to jest jak z kobietami. No podobno są przewidywalne.
te mecze i kobiety. Dziękuję za uwagę.